Obiecuję to. Panie prezydencie, czy ja mam, czy ja muszę się tam zająć? Nie, ale Alex mówił, że był tam i przestała być w tym miejscu, w którym była i nagle zniknęła. Moim zdaniem wejdzie od parkingu. Stop wysiedleniu! Stop wysiedleniu! Stop wysiedleniu! Stop wysiedleniu! Stop wysiedleniu! Pani premier! Mamy list! Pani premier! Mamy list! Pani premier! Mamy list! Pani premier! Mamy list! Pani premier! Zapraszamy! 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 Pani premier! Mamy list! Pani premier! Mamy list! Z drugiej strony mamy grupę, która jest przeciwko wam, tak? Też problem, bo tutaj jakby ścierają. Do tej pory też wiemy, że przyszły dwie kolejne grupy, które są w zupełnie innych sprawie i zadało się nam takie liczby. To jest żądanie o zajęcie stanowiska w sprawie wysiedlenia, które miało miejsce kilka dni temu we Wrocławiu, w mieście, które organizuje Europejską Stolicę Kultury. Ta sprawa ilustruje złożony proces na skalę ogólnopolską. W Poznaniu również znajduje się koczewisko migrantów romskich, tak samo jak w Gdańsku. W Gdańsku wszedł wysiedlono również. Wrocław jako miasto, jako pierwsze miasto niby rozpoczęło dialog, natomiast to, co się dzieje we Wrocławiu, rzutuje na sytuację, która będzie miała miejsce w innych postulaty są tutaj zawarte w tym piśmie. Bo państwo już po spotkaniu z panem prezydentem Jutkiewiczem jesteście. Nie doszło do tego spotkania. A doszło z władzami samorządowymi, do jakiego spotkać? Jedna z grup to był zespół wojewody, do którego nie zaproszono organizacji pozarządowych ani rolą. W związku z tym w maju tego roku myśmy się zwrócili do urzędników miejskich, żeby zacząć te rozmowy jeszcze raz. W przyszłym miesiącu mieliśmy rozmawiać już z Romami. Przygotowaliśmy urzędników do takiego dialogu. Sytuacji, w której wy będziecie się czuli jak domu i oni również, dobra? Pani premier, sytuacja jest bardzo niebezpieczna w tym momencie. Tydzień temu wyburzono jedno koczewisko. Ludzie zostawiono bez dachu nad głową. Nikt nie powiadomił o tym, że wszystkie rzeczy. Za chwilę możemy wstać z drugim koczewiskiem. Wszystkie informacje do pani dyspozycji. Mam tą petycję rozumiem, a to jakieś domiary też są. Bardzo proszę, proszę. Dobrze by było, żebyście państwo mieli, podali mi jakieś adres kontaktowy, z kim ja się mogę przyjść do tego. Tak? Dobrze. Tak, 3 lata pracujemy nad tą sprawą. Staramy
Jak masz na imię? Super. Staramy doprowadzić się do tego, żeby tym ludziom została wykrzywda. Władze lokalne nie radzą sobie z rozwiązaniem. Potrzebujemy wsparcia od władz centralnych. Jo, jo, jo. Posiedzenie Rady Ministrów. To właśnie przesłucham panią minister Duszery, która z nami rozmawiała. Ja będę z nią rozmawiała. Ona zrobi całe sprawozdanie z tej waszej rozmowy. Dobrze? A ja doprowadzę do tego, żebyśmy usiedli przy jednym stole w mniej burzliwej atmosferze i porozmawiali o prawdziwych problemach. Dobrze? Dobrze, to tym bardziej. Jeśli wyłonicie swoją reprezentację i będziemy mogli na spokojnie o tym rozmawiać, to myślę, że nie ma lepszej metody jak rozmowa, żeby rozwiązać nawet najtrudniejsze problemy. Dobra? Poczekamy w takim razie. To napiszcie oficjalne pismo, tak? A ja korzystam z kontaktu, które tam jest podane na wizytówce. A my czekamy na informację, tak jest. Dobrze, spotkanie. Dobrze, dziękuję. Dobrze.